Mam dla Państwa taką propozycję, byśmy przez kilkanaście minut zajęli się tematem, który na ogół umyka, jeśli chodzi o rozważania dotyczące Bitwy Warszawskiej. Umyka z punktu widzenia zjawiska, jakim jest bitwa. Niewątpliwie jest to zrozumiałe, ale z punktu widzenia faktografii dotyczącej tego, co się wówczas działo w lipcu, w sierpniu 1920 roku, zarówno w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, to bez tego tematu, który chcę poruszyć, my po prostu tej Bitwy Warszawskiej nie zrozumiemy. A temat ten to wpływ Kościoła katolickiego, wiary, religijności Polaków na zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Poruszę kilka podtematów, które mam nadzieję, że połączą sobie Państwo pod koniec tego mojego wystąpienia w jedną całość. Wypada zacząć od sytuacji, która jest zatrważająca już od co najmniej ostatnich dni czerwca 1920 roku. Wojsko polskie się cofa, napiera armia bolszewicka, która w tak szybkim tempie jak walec przechodzi na teren centrum ziem polskich, że wydaje się tak po ludzku, że nikt i nic nie jest w stanie tego walca zatrzymać. My dziś wiemy, oczywiście choćby po tych referatach, które żeśmy dzisiaj usłyszeli, że wśród dowódców polskich na szczęście znaleźli się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu ludzie, którzy byli optymistami. Czyli właśnie generał Rozwadowski czy generał Hall. Dobrze, szanowni Państwo, wracając do kwestii, to ten nastrój, ta sytuacja przełomu czerwca i lipca 1920 roku dominująca jest zupełnie inna niż ta, którą widzimy na przykładzie takich postaci jak generał Tadeusz Jordan Rozwadowski czy generał Józef Haller. Niewątpliwie jest olbrzymia atmosfera potwornej porażki. Potwornej, tak już? Potwornej porażki, która może zaowocować, proszę Państwa, utratą niepodległości. Co to znaczy? Myśmy ją odzyskali niecałe dwa lata wcześniej, ale żeśmy ją ugruntowali z punktu widzenia miejsca Polski na arenie ówczesnej międzynarodowej podczas Kongresu Wersalskiego, czyli 28 czerwca 1919 roku staliśmy się państwem, którego pozycja jako Wielkiej Polski, odpowiedzialnej za znaczący obszar polityki europejskiej, tam został ugruntowany, zatwierdzony. Była to oczywiście olbrzymia zasługa wszystkich uczestników polskiej delegacji na Kongresie Wersalskim, no ale podkreślamy głównie te dwa nazwiska, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. I teraz na przełomie czerwca i lipca 1920 roku ta, jakby się wydawało, już trwała pozycja Polski na terenie europejskim została załamana. Niewątpliwie opinia publiczna, bardzo wielu polityków, oczywiście zdecydowanie przede wszystkim z obozu narodowego demokratycznego, jako większości sejmowej Związku Ludowo-Narodowego, obciążała, w moim pojęciu oczywiście słusznie obciążała, odpowiedzialnością za ten stan i na ten upadek całego ducha polskiego, będącego skutkiem także upadku niejako wizji Polski przez zachód Europy jako tej, która ma stanowić
ważne ogniwo w polityce międzynarodowej, w geopolityce, obciążono tym rzecz jasna Józefa Piłsudskiego. Ja chciałbym tylko bardzo prosić, żeby Państwo nie stracili wątku, bo ja chcę Wam powiedzieć coś, co moim zdaniem jest czymś nowym w tym całym bardzo rozdyskutowanym naszym środowisku historycznym, ale także środowisku, które odbiera historię Polski. Otóż ta pierwsza teza, nowość, którą chcę Państwu powiedzieć, nie dlatego, żebym był odkrywcą tego, tylko trzeba to sobie uszeregować, to jest to, że na przełomie czerwca i lipca 1920 roku nie tylko nastąpiła groźba utraty niepodległości, która była wizją, że tak powiem, możliwą do stania się realnego, ale na bieżąco, od razu można powiedzieć, straciliśmy pozycję państwa wypracowaną podczas Kongresu Wersalskiego. Czyli cały wysiłek polskiej dyplomacji zwieńczony datą 28 czerwca 1919 roku padł w gruzach. I proszę się nie dziwić, że ktoś musiał być za to odpowiedzialny. Tym odpowiedzialnym, tak jak później za zwycięstwo będziemy chwalić Józefa Piłsudskiego, odpowiedzialnym był naczelny wódz Józef Piłsudski. W opinii publicznej ówczesnej polskiej, i to nie chodzi tylko o opinię narodowej demokracji i opinię prywatnie konkretnego człowieka Romana Dmowskiego, tylko była to opinia powszechna. Logika wskazywała na to, że Józef Piłsudski przegrał swoją koncepcję i zagroził utratą przez Polskę niepodległości. Taka musiała być opinia. I Józef Piłsudski wraca do Warszawy i jest w ciągu tego lipca i sierpnia 1920 roku osobą, która, jak my wiemy dzisiaj, cały czas ma pod kontrolą rzeczywistość wojskową. Ale z punktu widzenia opinii publicznej go nie ma. On nie jest autorytetem. On jest przegranym. Autorytetami stają się właśnie ci panowie, o których dzisiaj mówimy. Generał Rozwadowski, generał Haller, którym możemy powiedzieć dużo rzeczy o nich, że także się mylili, tak samo jak Józef Piłsudski. No mylili się, bo byli tylko ludźmi. Natomiast w tym momencie akurat ich autorytet okazał się być bardzo istotny z punktu widzenia podtrzymywania tego ducha narodowego. Ale nie byłoby takiej siły autorytetu ani Rozwadowskiego, ani Hallera, gdyby nie właśnie Kościół. To znaczy ludzie Kościoła, którzy potrafili w tym czasie tego autentycznego rozumienia przez Polaków, ile żeśmy stracili, ile za chwilę stracimy, czyli niepodległość. Że ta atmosfera nie byłaby uratowaną, gdyby nie właśnie ludzie Kościoła. I trzeba to będzie widzieć w kilku wymiarach. Pierwszy to jest początek lipca 1920 roku. Episkopat Polski będzie się zbierał zresztą kilkakrotnie w tych dramatycznych tygodniach lipca, sierpnia, między innymi na Jasnej Górze. Tam będą stamtąd płynęły główne treści. Ale teraz na początku lipca 20 roku Episkopat Polski wystosowuje list do Benedykta XV, do papieża, w którym to liście prosi o solidarność świata chrześcijańskiego, papieża, prosi o modlitwy i identyfikuje w sposób jednoznaczny to rzeczywiste zagrożenie, czyli to jest zbliżający się wróg, który nie tylko chce zniszczyć Polskę, ale chce zniszczyć Europę. To jest wojna cywilizacyjna. To jest jedyny głos świata, czyli Stolica Apostolska, który podtrzyma to rozumienie rzeczywistości. I to jest druga bardzo ważna, moim zdaniem, teza. Świat polityczny, czego będziemy świadkami przede wszystkim w SPA, w połowie lipca 1920 roku. Zbiera się świat polityczny z George'em Lloydem, z Lloydem George'em na czele, premierem Wielkiej Brytanii, dyplomacją francuską, z marszałkiem Fochem. Także zresztą będzie tam obecny
Tadeusz Jordan Rozwadowski i podczas tego spotkania w belgijskim SPA jesteśmy sprowadzeni do parteru. Premier Władysław Grabski otrzymuje ciosy, jest załamany jako premier rządu polskiego, który dowiaduje się, że Polska jest od tej pory przedmiotem w grze międzynarodowej. Wielka Brytania jest zainteresowana już, nie wierząc w rolę Polski traktatowo-wersalską, do tego, że sama musi wrócić w polityce międzynarodowej do zasady równowagi, która w XIX wieku się sprawdzała, a w którym to XIX wieku Polski nie ma na mapach. I w związku z tym to Wielka Brytania, a jej się podporządkowuje Francja, zaczyna dyktować rzeczywistość wschodniej i środkowej Europy. My jesteśmy na poziomie tylko i wyłącznie przedmiotu. Dlaczego to jest ważne? To, co powiedziałem, dlatego, że politycy zachodnioeuropejscy nie chcą zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się pod Warszawą. Jedyny Benedykt XV, który otrzymując sygnały od Episkopatu Polski, rozumie, że to nie jest gra polityczna, którą należy się teraz zajmować, tylko to jest Wiedeń czasów Jana III Sobieskiego. To jest sytuacja nadzwyczajna. Dzięki temu, że Benedykt XV to rozumie, za sprawą Episkopatu Polski, rozpoczynają się olbrzymie akcje Kościoła Powszechnego wspierające modlitewnie polskie społeczeństwo. Tutaj szczególnie ciekawą postacią jest kardynał Mercier, stojący na czele Episkopatu Belgijskiego, który natychmiast włącza historię do tego, by użyć jej jako argumentu na rzecz udzielenia Polsce wszechstronnej pomocy przez rząd belgijski. Tym argumentem oczywiście jest przypomnienie powstania listopadowego. To wtedy Polacy, zatrzymując interwencję Mikołaja I, która miała odebrać Belgom niepodległość, spowodowali, że Belgia do dziś, mówi kardynał Mercier, jest niepodległa. My możemy się teraz odwdzięczyć Polakom. Nacisk opinii publicznej dzięki autorytetowi kardynała Mercier jest tak olbrzymi w Belgii, nacisk opinii publicznej, że rząd, który nie chce wpisywać się w głos Kościoła, a pilnuje swojej pozycji w relacjach z Wielką Brytanią i Francją, musi się podać do dymisji. Także to jest realne oddziaływanie. To nie jest tylko albo aż rzecz jasna modlitwa, ale to jest użycie przez Kościół swojego autorytetu do tego, żeby próbować językiem Kościoła mobilizować Europę do rozumienia tego, co się pod Warszawą dzieje. Episkopat Francji także, żeby była jasność, we Francji mamy autentycznych sojuszników. Marszałek Foch poddaje się w pewnym sensie tej dyktaturze Lloyda George'a podczas konferencji w SPA, ale jednocześnie pilnuje spraw polsko-francuskich i generał Rozwadowski, między innymi właśnie dlatego wraca do Polski, zostaje szefem sztabu generalnego, bo jest dla strony francuskiej autorytetem wojskowym, którym można prowadzić dialog na tym samym poziomie wiedzy i autorytetu. A więc Francuzi próbują nam oczywiście pomóc. Opinia francuska ówczesna, lipca, sierpnia, jest zdecydowanie propolska. Gdy zajrzymy do wszystkich jakichkolwiek gazet francuskich, głos Kościoła czy Episkopatu Polski, czy głos Kościoła Powszechnego, czy Episkopatu Francuskiego jest tam dostrzegany. Nawet komunistyczne L'Humanité musi także donosić Francuzom o tym, jakie są prowadzone modlitwy w Europie na rzecz Polski i Polaków. Episkopat Francji również udaje się pielgrzymką specjalną do Lourdes, tam, żeby modlić się o zwycięstwo pod Warszawą. Można powiedzieć, skracając ten wątek do minimum, że Stolica Apostolska i Kościół Zachodni, jako jedyni, otrzymując wiarygodne informacje od Episkopatu Polski, rozumieją w sensie intelektualnym, ale także w sensie mentalnego niejako obowiązku rozumienia dobra europejskiego, rozumieją, co tak naprawdę się dzieje pod tą Warszawą, do której zbliżają się wojska bolszewickie. Warto wśród tych osób, państw, o których pamiętamy, także pamiętać o Benedykcie XV, który sam zaleca w Rzymie i potem dziękuje
swojemu wikariuszowi, że prowadzi codzienne modlitwy, organizowane są nowenny. To wszystko Kościół Powszechny tworzy, żeby mobilizować opinię publiczną na rzecz Polaków i Polski. I to porównanie do Wiednia nie jest moim porównaniem, to jest porównanie Kościoła ówczesnego, który rozumie, że tutaj odbywa się tak heroiczny bój, a jednocześnie tak ważny z perspektywy powszechności kontynentu europejskiego. To jest o tyle także ważne, że politycy, próbując widzieć rzeczywistość w wymiarze czysto gry politycznej, która polega na tym, że jak żeśmy w XIX wieku dawaliśmy sobie radę bez Polski na mapie, to i sobie damy radę i teraz, i tylko trzeba się dogadać z tymi bolszewikami na linii Kerzona, może na innej linii, Niemcy oczywiście na linii 1914 roku. To jest to widzenie. Czesi oczywiście, nie pomagając nam, liczą na to i słusznie, bo zyskali Zaolzie, zyskali Orawę Spisz. To są wszystko jakby małe, potwornie małe polityczne rzeczy, którymi się zajmuje świat polityki w odróżnieniu od świata Kościoła, który zajmuje się naprawdę ważnymi sprawami w tym czasie. To jest ta różnica poziomów i warto o tym także pamiętać. No ale oczywiście Episkopat Polski generalnie i w szczegółach zajmował się nie tylko informowaniem Stolicy Apostolskiej, licząc i słusznie na właściwy odzew, ale także zajmował się przede wszystkim mobilizowaniem społeczeństwa polskiego. I znowu trzeba przypomnieć sobie, że jesteśmy 2 lata po odzyskaniu niepodległości. Na przykład jedną z konsekwencji tego faktu jest bardzo głęboko trwający na ziemiach polskich separatyzm dzielnicowy. To nie jest tylko kwestia warstwowego zróżnicowania społeczeństwa polskiego, zaraz do tego przejdę, ale także separatyzm dzielnicowy. A co nam jakaś Warszawa? Mogliby powiedzieć poznaniacy, mogliby powiedzieć Galicjanie. To jest tylko 2 lata po odzyskaniu niepodległości. Otóż jeżeli udało się wówczas w tych tygodniach lipca i sierpnia doprowadzić do tego, żeby zmobilizować społeczeństwo polskie do uznania, że Bitwa Warszawska jest bitwą o niepodległą Polskę i jest to wartość, ta niepodległa Polska, to w dużej mierze dzięki właśnie autorytetowi Kościoła. Była tu mowa w referacie pana doktora Buławy o Armii Ochotniczej, o tym, jak generał Haller swoim autorytetem zdobywał ten posłuch, ludzie się garnęli ze wszystkich stanów, także dzieci polityków, którzy także szli do wojska, to też miało swoje znaczenie. Grabskiego, Wojciechowskiego, to są też bardzo piękne przykłady takiej, no, nie zrzucania na innych odpowiedzialności, tylko sami ci politycy także brali udział w tym, no, co było potwornym ryzykiem, to znaczy moje dziecko może zginąć, prawda? A więc to nie jest tylko zrzucanie odpowiedzialności na warstwy ludowe, tylko wszyscy, że tak powiem, są tak samo zmobilizowani. Rodziny ziemian, rodziny inteligencji polskiej. To jest też bardzo ładny obraz. Ale właśnie dlaczego ten obraz tak wygląda? Ano proszę zajrzeć na rynek krakowski i mszę świętą celebrowaną przez Adama Stefana Sapiehę, tłumy krakowian, i Adam Stefan Sapieha swoim autorytetem woła: idźcie do Armii Ochotniczej. To jest w tej chwili wasz patriotyczny obowiązek. To jest ten autorytet ludzi, Kościoła, którzy mobilizują do modlitwy, ale mobilizując do modlitwy, mobilizują do czynu. Takim miejscem oczywiście głównym staje się Jasna Góra. W lipcu i w pierwszych dniach sierpnia szczególnie będzie Jasna Góra oblegana przez tłumy wiernych liczące 50 i więcej tysięcy ludzi dziennie. Kroniki jasnogórskie, ojciec Zachariasz Jabłoński, historyk Jasnej Góry, dziś już nieżyjący, bardzo wnikliwie i obszernymi też cytatami z tejże kroniki jasnogórskiej swoje artykuły na ten temat okraszał, jak codziennie ponad 50 tysięcy ludzi podchodzi pod szczyt. Oczywiście nie do środka, do bazyliki, bo tam tylu ludzi się nie zmieści, więc paulini wychodzą na zewnątrz
i rozpoczynają modlitwy, a co to jest za ludność? To jest ludność Częstochowy, ale także pobliskich przysiłków, wiosek, małych miasteczek i znowu otrzymują codziennie dawkę modlitwy, jednocześnie z wezwaniem, czasem bardzo twardym przez przeora Paulinów, wezwaniem do kobiet, matek, oddajcie swoich synów do wojska. To jest bardzo konkretna modlitwa, konkretne wezwanie do rozumienia patriotyzmu. Jak należy na ten moment w człowieku pobożnym wyzwolić umiejętność zrozumienia definicji patriotyzmu. 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski piękny list ogłasza do tej duchowej stolicy Polski, nawiązując i także nawiązując do serca Jezusowego. Wówczas ten kult serca Jezusowego był bardzo rozpowszechniony, ale zdając sobie sprawę, że to nie jest tylko potrzebna do wyzwolenia pobożność bieżąca, ale także ta pobożność, szczególnie maryjna, która wiązała naród polski w różnych okolicznościach historycznych, nawiązuje Episkopat Polski, rzecz jasna, do tego, co do dzisiaj dla nas stanowi punkt odniesienia bardzo często, to znaczy do ślubów króla Jana Kazimierza Lwowskich z 1656 roku, będących z kolei następstwem tego, co się stało jesienią roku poprzedniego, 1655, czyli obrony Jasnej Góry, gdzie znowu potop wydawał się być tak po ludzku już nie do zatrzymania. To odwołanie się do ojca Kordeckiego, do tamtej rzeczywistości przez Episkopat Polski jest znowu wprowadzeniem historii po to, żeby stała się ona tym fundamentem wyzwolenia ku miłości do ojczyzny na bieżąco, ale także, żeby zrozumiał Polak ówczesny, jaka jest na nim na dziś ciążąca odpowiedzialność, bo czas jest porównywalny. I to oddanie się ponowne Matce Bożej, które wówczas nastąpiło, jest oczywiście także wezwaniem do modlitwy o wstawiennictwo Matki Boskiej. Ma to swoje daleko idące konsekwencje. Widać je po lekturze przede wszystkim listów pasterskich tych biskupów, którzy odpowiedzialni byli za diecezje leżące na wschód od Warszawy, to jest przede wszystkim biskup Siedlecki, Podlaski, biskup Przeździecki, ale z punktu widzenia tego, co się działo szczególnie w sierpniu 20 roku, wydaje się, że najważniejszą postacią, autorytetem, wybitnym autorytetem dla warszawiaków jest wówczas świeżo mianowany zresztą do godności kardynalskiej, bo w grudniu 1919 roku przez Benedykta XV arcybiskup metropolita warszawski Aleksander Kakowski. Aleksander Kakowski, który w sierpniu 1920 roku wykonuje bardzo ważne zadania, które można powiedzieć, że w swoich skutkach powodują pewien niezwykły stan warszawiaków. Mianowicie, jeżeli zajrzymy do jakichś wspomnień, na przykład Iłowieckiego, czy jakichkolwiek innych dzienników tego czasu, to pierwsza i charakterystyczna rzecz, zadziwienie. Mianowicie zadziwienie polegające na tym, że w mieście nie ma paniki. Z miasta nikt z warszawiaków nie wyjeżdża. Wyjeżdża dyplomacja zachodnia. Wyjeżdżają ludzie, którzy się, że tak powiem, obawiają o swoje życie. Sam Iłowiecki w tych swoich dziennikach i wspomnieniach pisze o sobie taką historię. Mianowicie ktokolwiek spotyka się z nim na ulicy, bo jest atmosfera ruchliwości, zaraz powiem skąd ta ruchliwość, i patrzą, że on nie jest w mundurze. No jak to? Co ty? Dzisiaj to wszyscy są w mundurach. To jest postawa patrioty. Jak ty możesz nie być w mundurze? Na co on się tłumaczy? Że właśnie dostał polecenie od naczelnego wodza, żeby w bardzo ważnej misji wyjechać do Gdańska. Co?
Do Gdańska co ty, dezerterem jesteś? I on musi się tłumaczyć przed wszystkimi swoimi znajomymi, że to, co on musi zrobić w tym Gdańsku, a to była bardzo ważna misja, żeby była jasność, bo tam niestety, ale międzynarodówka komunistyczna, działając na terenie europejskim, potrafiła znaleźć de facto wspólny język z władzami Wolnego Miasta Gdańska, choć udawały te władze, że nie rozumieją, o co chodzi, i doprowadzili tamtejsi komuniści do strajku dokerów, którzy to dokerzy strajkując zatrzymali nam broń idącą właśnie z zachodniej Europy, to o czym mówił pan profesor Janusz Odziemkowski. Bardzo poważne zagrożenie naszej niepodległości za sprawą komunistycznej międzynarodówki, ale także niemieckiego miasta, które jest zainteresowane oczywiście powrotem nie do Kongresu Wersalskiego, tylko powrotem do stanu z 1914 roku. Warszawa jest zmobilizowana i w dużej mierze ta mobilizacja warszawska, mówię o większości społeczeństwa pobożnego, katolickiego, mówię o Polakach, oczywiście nie o mniejszościach narodowych, tam sytuacja jest, delikatnie mówiąc, bardziej skomplikowana, ale w tej największej liczebnie Warszawie polskiej ten stan ówczesny pobożności wypracowany przez Aleksandra Kakowskiego jest w dużej mierze warunkiem sine qua non tego, że nie ma paniki, nie ma opuszczania miasta. A co więcej, Warszawa daje sygnał tym wszystkim żołnierzom, którzy są na froncie bardzo blisko, że na zapleczu tego frontu nie ma tysiąca kilometrów przestrzeni, w której nie ma ducha polskiego, nie ma wsparcia, tylko już za plecami żołnierza jest wsparcie polskich patriotów, ludności cywilnej. Aleksander Kakowski wyznacza kilka kościołów w Warszawie, między innymi Świętej Anny, Najświętszego Zbawiciela, jako kościoły stałej nowenny modlitewnej, która ma się zakończyć dnia 15 sierpnia 1920 roku. To także warto zapamiętać, żeby zrozumieć, dlaczego informacja o zatrzymaniu bolszewików tego dnia docierająca do Warszawy musiała owocować tym, i dobrze, że owocowała tym właśnie, że oto ta nowenna, którą żeśmy przez tyle dni prowadzili na terenie Warszawy, gdzie setki tysięcy warszawiaków są w tej nowennie uczestnikami czynnymi, że ta modlitwa została spełniona, że dała zwycięstwo. Ja jeszcze do tego sformułowania cudu Wisły na chwilę pod koniec powrócę. Otóż ta modlitwa w tych kościołach jest rzeczywiście niezwykłym wsparciem dla żołnierzy, ale także jest wsparciem dla samej ludności, która odczuwa wspólnotowość w prowadzeniu tychże właśnie modlitw. W kronice Najświętszego Zbawiciela Kościoła, do której to kroniki docierałem swego czasu, pisząc jakiś artykuł o księdzu Marcelim Nowakowskim, który był później proboszczem, wtedy jeszcze nie, w kronice znalazłem taki passus mówiący o tym, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, kopia oczywiście, który tam dotarł w 1909 roku i został zainstalowany, tenże obraz słynie cudami do dzisiaj, głównie za sprawą modlitw roku 1920. Taka była siła jakby skuteczności Matki Boskiej, że parafia, tamtejsi parafianie byli święcie przekonani, że to oni tam modląc się codziennie przed tym obrazem dali, że tak powiem, dowód swojej pobożności, a jednocześnie Matka Boska solidarnie odpowiedziała na ich modlitwy i wezwania. Podobnie rzecz jasna zachowywał się generał Haller, o czym była tutaj mowa, gdziekolwiek się pojawiał w Mińsku, jak wiadomo, już 7 sierpnia pojawił się tam i zobaczył ten obraz Matki Boskiej Anielskiej. Tam modlił się tak, że potem będzie, powracając do Mińska Mazowieckiego, natychmiast po jego zdobyciu powtórnym, będzie dziękował Matce Boskiej Anielskiej za to, że niosła nam pomoc. I ta wiara Polaków, warszawiaków w tą moc Bożą będzie z jednej strony pokłosiem powszechnej modlitwy, która wówczas będzie się działa, ale także powszechnego rozumienia rzeczy, że z punktu widzenia politycznego i militarnego, i tu powracam do tego, co mówiłem
o okresie przełom czerwca i lipca 19 roku, stał się też cud. Myśmy zostali już zupełnie inaczej zdefiniowani. W lipcu 1920 roku myśmy stali się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień karłem europejskim. Mimo jeszcze do niedawna tej wielkiej roli, jaką mieliśmy jako współzwycięzcy I wojny światowej, tego o czym dr Adam Buława mówił, że naczelne dowództwo Armii Błękitnej Józef Haller mógł w 19 roku podczas wielkiej defilady wojskowej mógł być wśród armii zwycięskich. Myśmy wygrali I wojnę światową. I teraz nagle w sierpniu to zwycięstwo sierpniowe 20 roku jest jakby powrotem nagłym do rzeczywistości, którą myśmy tak po ludzku już powinni utracić. Komu to zawdzięczamy? Ano pobożność polska podpowiadała wówczas właśnie jest to cud, który się zdarzył. Ale czy to tylko jest kwestia albo aż modlitwy, pobożności, czy taka jest tylko i wyłącznie rola ówczesna Episkopatu Polski i Kościoła? Oczywiście nie. Bardzo ciekawe dokumenty to różnego rodzaju instrukcje biskupów. Z jednej strony instrukcje, odezwy, rozkazy biskupa polowego Stanisława Gala, który mobilizuje kapelanów wojskowych, którym każe być ramię w ramię z żołnierzem. To jest wielka pomoc kapelańska, którą my znamy w osobie księdza Ignacego Skorupki, także osobie związanej z ruchem narodowym, ksiądz Kazimierz Lutosławski. Mamy bardzo wielu kapelanów, którzy wypełniają tę misję biskupa polowego Stanisława Gala, który ma w swojej opiece tę właśnie duszpasterską pomoc na rzecz żołnierza. Ale mnie najbardziej zainteresowało, jak czytałem te wybrane dokumenty, jest taka specjalna praca wydana pod redakcją między innymi profesora Mariana Marka Drozdowskiego o Kościele w roku 20. I tam między innymi znalazłem z początków sierpnia bardzo ciekawy dokument, instrukcję kardynała Kakowskiego kierowaną do księży, proboszczów, wikarych metropolii warszawskiej. I tam w tej instrukcji jest mniej więcej tak napisane. Nie wolno wam dezerterować. Jeżeli którykolwiek kapłan opuści swoją parafię i ucieknie, jest suspendowany przeze mnie. Wy macie trwać na miejscu. Wejdą bolszewicy, macie trwać na miejscu. Wy jesteście tam potrzebnym autorytetem. Jeżeli zdezerteruje jakikolwiek ksiądz, to nie tylko zostaje od razu z tego faktu suspendowany przeze mnie na mocy tego, co ja tu piszę, ale także niech wie, że nigdy już do tej parafii nie wróci. To są twarde, mocne słowa metropolity warszawskiego, który rozumie, jaki jest autorytet Kościoła, rozumie, jaki jest autorytet księdza, podobnie jak rozumieli to na przykład pozostając w swoich majątkach ziemianie. Jak bolszewicy wchodzili na terytorium, znowu można odwołać się tutaj do bliskich ideowo rodzin naszemu instytutowi, czyli rodzin związanych z narodową demokracją, Drozdowo, pod Łomżą, rodzina Lutosławskich. Tam bolszewicy wpadają i na dworze czynią sobie różne rzeczy, wpadają do browaru i rozpijają ten browar w drobiazgi, niszcząc wszystko, co tam się znajduje, a przede wszystkim cały zasób alkoholu. I właścicielka, pani Paulina Lutosławska oraz Izabela Lutosławska, zostając w tymże dworze, mają siłę i charakter, żeby iść do tego komisarza i mówić, co wy robicie? Niszczycie browar, to znaczy niszczycie miejsca pracy robotników. I wyniesiecie tutaj robotnikom coś? Co wyniesiecie robotnikom? Zniszczenie miejsc pracy. Oni tu pracowali, mieli dzięki temu pieniądze, żeby mogli utrzymać swoje rodziny. To była rola autorytetów, takich jak kapłan czy jak ziemianin, który nie uciekając był w zagrożeniu życia, rzecz jasna.
ale jednocześnie był w imieniu tej lokalnej społeczności porządkującym rzeczywistość wobec tej propagandy bolszewickiej, która oczywiście wchodziła i docierała do co bardziej umysłowo osłabionych ludzi. Przeciwko temu także musiał występować autorytet, tak jak w tym przypadku czy księdza Mioduszewskiego, czy rodziny lutosławskiej. Mamy takie przykłady liczne, pokazujące, że ten wpływ Kościoła i Episkopatu Polski i konkretnych kapłanów, zarówno tych na froncie, jak ksiądz Ignacy, czy właśnie tych kapłanów prowadzących modły w kościołach, czy Najświętszym Zbawicielu, czy w innych, czy na krakowskim przedmieściu, na placu zamkowym, że to jest pewna siła mobilizująca wówczas warszawiaków i która to siła spotkała się z reakcją Matki Boskiej w postaci odpowiedzi i cudu Wisły. Dlaczego tak Polacy musieli to rozumieć? Odwoływał się pan doktor Buława do słynnego artykułu Stanisława Strońskiego, ale nie chcę się pomylić, bo nie ma powodu, żeby to robić, ale na pewno jednym z pierwszych, który użył tego słowa, to był Adam Grzymała-Siedlecki, który był reporterem frontowym i on między innymi szedł za Hallerem, relacjonował zresztą też to, co Haller czynił i między innymi do Mińska Mazowieckiego dotarł. I pisze tam o nastroju, który nie jest tylko jego nastrojem, tylko on opowiada o nastroju, który panuje wśród żołnierzy, panuje wśród też tej ludności polskiej w Mińsku Mazowieckim, która jeszcze paręnaście godzin wcześniej musiała potulnie słuchać obrzydliwych rozkazów potworną polszczyzną wypowiadanych i na piśmie drukowanych przez bolszewicką władzę, bo to nie jest tylko, proszę Państwa, jeden Rewkom, który czeka sobie w Wyszkowie, a wcześniej w Białymstoku. W każdej miejscowości, gdzie tylko Armia Czerwona wkraczała, armia szła dalej, pozostawiając struktury, które albo składały się z miejscowej ludności polskiej, ale zawsze nadzorowanej przez bolszewików, no albo przez przyjezdnych, ale niestety też przez Polaków, którzy tam się garnęli od razu do tej władzy komitetów lokalnych. Czasem zresztą to były osoby posiadające jakiś autorytet. Znowu wracając na moment do Drozdowa, lutosławscy w swoich wspomnieniach piszą, na czele komitetu stanął młynarz. Młynarz na wsi to jest poważna figura. To nie jest tylko i wyłącznie parobek, który myśli, że zaraz wyrżnie młynarzy i będzie miał młyn na własność. To właśnie sam młynarz się okazał być skorym do tego, żeby zostać mianowany przez bolszewików. To jest dramatyczna rzeczywistość tam na tyłach, że tak powiem, tego, co się dzieje na froncie. Więc jak wkracza ta armia polska do tego Mińska Mazowieckiego, to jest to dla nich cud. Nagły cud, bo już było zupełnie tragicznie przez te dni, kiedy bolszewicy tam siedzieli i zarządzali. I on pisze tenże swój reportaż z frontu. Cud nastał, cud Wisły, cud nad Wisłą. Najpierw pisano cud Wisły. Dlaczego tak to zostało skonstruowane? Otóż z jednej strony, tak jak mówię, pobożność, wiara, Polacy musieli jakoś zrozumieć to, co się nagle odmieniło. Ale z drugiej strony było to przecież odwołanie do czegoś konkretnego. To znaczy ówczesni ludzie mieli obraz swoich przeżyć niedawnych i odwoływali się do tego, co zostało w świadomości europejskiej zapamiętane w zupełnie innym miejscu. To jest sierpień 1914 rok. Cud marny, cud nad Marną. To znaczy cud zlikwidowania de facto planu Schlieffena i von Moltkego, czyli wojny błyskawicznej. Po ludzku Francuzi byli przekonani, że wojska niemieckie wejdą i opanują Paryż. Marna to jest kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. To nie jest 300-400 kilometrów. Oni już byli i witali się z gąską w Paryżu. Nastał cud. W 20 roku odwoływanie się do cudu będzie w związku z tym, i do tego prowadzę, będzie w związku z tym nie po to odwołaniem się, żeby kogokolwiek pomniejszyć jego zasługi, jego rolę. To dopiero później Piłsudczycy próbowali rozumieć i ta kłótnia między narodowcami i Piłsudczykami z obu stron beznadziejna, żeby była jasność,
to doprowadziła do tego, że Piłsudczycy zrozumieli cud nad Wisłą jako rzekomo sformułowanie, które miało obniżyć rangę, znaczenie i Józefa Piłsudskiego jako naczelnego wodza, który oczywiście jest zwycięzcą Bitwy Warszawskiej. Proszę pamiętać, że niezależnie od tego, jak później to interpretowano, jak wykorzystywali to jedni i drudzy politycy obozu narodowego czy obozu Piłsudczykowskiego, jedni i drudzy w swoich prywatno-ambicjonalnych celach to wykorzystywali. Ci, którzy pisali o tym w 20 roku, czyli Adam Grzmała-Siedlecki, nie był człowiekiem, który mu zależało na tym, żeby powiększać albo pomniejszać rolę Piłsudskiego. W ogóle to nie jest interesujący temat. Interesujący temat to jest to, że stał się cud i odzyskaliśmy niepodległość. I to jest istotą tego, co się stało w 20 roku. Potem można oczywiście długo opowiadać o tym, jak to sformułowanie, ten cud Wisły nad Wisłą został bardzo brutalnie wykorzystany, można powiedzieć. No, najbrutalniejszą ofiarą tego będzie jeden z naszych bohaterów. Obóz sanacji po 26 roku uzna, że honor marszałka polega na tym, żeby likwidować ludzi, którzy zagrażają jego autorytetowi, mając własny autorytet. Tragedia, która Polskę po zamachu majowym spotkała. Ówczesne zabójstwa, które dokonywali ludzie marszałka Piłsudskiego, w tym de facto doprowadzenie do śmierci generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jest hańbą obozu sanacyjnego. Bez wątpienia. Ale trzeba sobie też zdać sprawę, że to uwikłanie w tą bieżącą, ówczesną walkę polityczną nie pozostanie do dziś ofiarą tego sformułowania cud Wisły, cud nad Wisłą. Ponieważ wtedy my jako katolicy i chrześcijanie, podobnie jak wówczas warszawiacy, mamy prawo sądzić jako ludzie pobożni, że rzeczywiście Matka Boska interweniowała. Kończy się tu rzecz jasna historia. Ja nie mam narzędzi, żeby o tym mówić. Pytał się niedawno jeden z dziennikarzy mnie, jaki mam stosunek do cudu nad Wisłą, no więc poradziłem, żeby się zgłosił z mikrofonem do Matki Boskiej, bo ona na pewno jest tutaj kompetentniejsza ode mnie. I rzecz jasna, tak to wygląda. Natomiast nie bądźmy pyszałkami i dajmy prawo Panu Bogu do interwencji na nasze ziemię, bo leżymy w takiej części Europy, że naprawdę to prawo Panu Bogu nam się przyda. Więc nie zabierajmy mu i cud Wisły może być naprawdę też prawdą nie obrażającą nikogo, kiedy się jeszcze raz zdarzy, a może się tak niestety w naszych dziejach zdarzyć. Dziękuję bardzo.